Radio Conchita. Także proszę Państwa, nagadałam się dzisiaj z Ewką. Niesamowicie. No i teraz trzeba dalej. Czyli tak, troszeczkę radości, troszeczkę wesela. Dzisiaj 26 stycznia 2017 mamy w Zachęcie wernisaż. Można pójść na wystawę, rozerwać się, znajomych spotykać, pobiegać po galerii Zachęta, bo tam na nic więcej pewnie nie można liczyć, ale jak się dawno nie było w galerii Zachęta, można pójść do galerii Zachęta. Tutaj mamy miliony reklam już w radiu, chcę przełączyć, bo mnie to po prostu denerwuje, ale no niech skończą te reklamy swoje, coraz dłuższe, coraz więcej tych reklam i wiadomości, co się dzieje, co jest grane. Dzisiaj proszę Państwa, dzisiaj 26 stycznia 2016 roku. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Nie mogą się reklamy skończyć. Tych reklam tak nie było dużo w Polskim Radiu 24, ale ponieważ bardzo dużo zawsze tych reklam było w Radiu Tok FM 97/7, to oni też wszędzie, bo na reklamie można zarobić. Radio, bazarem, handlem, reklam. Na rozwój najmu społecznego. Jak ta idea odpowiada na potrzeby mieszkaniowe Polaków? O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte Crema za 2999 zł. Co tu technologia tak ma? Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzydli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wow, ale niskie ceny! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert, włączamy niskie ceny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kiedy zacząłem mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon TX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon TX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. TX2 i nie ma co kombinować. Zmień szampon na TX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za 49-calowy telewizor Smart TV 4K Ultra HD marki LG z systemem dźwiękowym Harman Kardon zapłacisz jedynie 2699 zł, oszczędzając 500 zł. MediaMarkt.pl. To była reklama. 17 minut po godzinie 16. Polskie Radio 24.
Adrian Karnowak, witam Państwa, witam gościa Polskiego Radia 24, a dziś jest nim Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Będziemy mieli stocznię, a właściwie konkretnie. Szczecin będzie miał po latach znów swoją własną stocznię. No, tak jak założyliśmy, obejmując władzę i zresztą przygotowując program Prawa i Sprawiedliwości, celem jest odbudowanie całej gospodarki morskiej, ale nie będzie odbudowy tej gospodarki bez przemysłu stoczniowego. Dlatego też w pierwszym etapie najważniejszą rzeczą jest odbudowanie zdolności produkcyjnych, uczynienie stoczni konkurencyjnymi, a przede wszystkim skonsolidowanie tego majątku, który teraz do tej pory był rozdrobniony. Stocznie powinny być prywatne, czy powinien być jednak nadzór właścicielski państwa, czyli inaczej państwowe czy prywatne? No właśnie, zaraz będziemy tutaj rozmawiały na sekundę do historii, rok 2008 i no, skandaliczna, można powiedzieć, likwidacja skandaliczną firmę Play w świetle tego, co się działo reklamować. Na a chcemy, żeby nam łączyli po prostu jakich, które no, te korzystały i konto, abonament, internet, bo nawet, wiecie Państwo, nie działa numer, tylko połączenia alarmowe. I tak sprawdzamy, jak oni funkcjonują, jak funkcjonuje firma Play, jak bardzo jest niecierpliwa, jak bardzo jest złośliwa, jak bardzo długo się tam załatwia, bo te 24 godziny minęły raz, potem 24, to 48 godzin minęło i ona powiedziała w punkcie obsługi klienta przy placu Konstytucji, że do 48 godzin musi się to wszystko zaksięgować. Jakby, no to dobrze. Przemysł stoczniowy, no to 48 stoczny, godzin to, minęło, a na razie pracy, nic nie można, trzeba dzwonić na gwiazdka 500 pracy, do firmy Play, do oszustu stycznej firmy Play trzeba dzwonić, aby, z całej Polski, aby oni mogli to włączyć, bo w T-Mobile jest lepiej. Celem jest odbudowanie jest wszystkich przez 101 przez ile to, gwiazdka i fizyki etapem potem połącz był właśnie ten statek, daje ogromne możliwości rozwoju przemysłu. Całe szczęście, że dodał pan montownię, ale jednak pod zespołów pochodzących z terenu Polski. No, oczywiście przyjmuje się także w przemyśle stoczniowym jedno miejsce pracy w stoczni daje 7 miejsc pracy w przemyśle. Warto przypomnieć tu znamienitą historię Cegielskiego, produkcja silników okrętowych, Tomilu, produkcja w Zamechu, w Elblągu, wałów i podzespołów. Byliśmy potęgą, jeśli chodzi o produkcję. No, w ostatnich latach po prostu to zanikło z prostego powodu. Jeśli nie produkujemy statków, to nie ma miejsca dla podwykonawców. Panie ministrze, my statków nie produkowaliśmy, przynajmniej nie na taką miarę jak przed laty. Natomiast Niemcy radzili sobie całkiem nieźle. Czy dla każdej gospodarki, a widzimy to na przykładzie Niemiec, Francji, czy Hiszpanii, czy Włoch, które są potentatem i w 100% mają swój przemysł stoczniowy pod kontrolą państwa, że wiele uwagi poświęca się tej branży, bo ona z jednej strony daje to uprzemysłowienie państwa, a z drugiej strony ogromną ilość miejsc pracy. No dzisiaj trudno znaleźć drugi przemysł, który byłby tak owocny, jeśli chodzi o miejsca pracy. Dlatego też nie można sugerować się tym wszystkim. Zbrojeniówka już na dwie zmiany w tej chwili jedzie. Mamy nadzieję, że za chwilę będziemy w stoczniach musieli pracować nie na dwie, ale na trzy zmiany. Dlatego też te programy, które musimy przygotować, w 100% mają na celu skonsolidowanie tej branży. Z drugiej strony zapewnienie rynku zleceń. Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, nie chcemy popełnić tego błędu i na pewno go nie popełnimy. Tego historycznego, jeśli chodzi o zarządzanie w zakresie funkcjonowania stoczni, to znaczy takie sztuczne stymulowanie. Stocznie muszą pracować rynkowo bezwzględnie i one muszą się odnaleźć na rynku międzynarodowym. Dzisiaj mają pełne podstawy do tego, aby funkcjonować. I perspektywy również, bo teraz twarde dane, twarde liczby, a właściwie fakty zawarte w liczbach, konkretnie w cyfrach, bo mówimy o wymiernych kwotach już. Proszę Państwa, to nie jest przejęzyczeniem w ten sposób. Stocznia Szczecińska została przez państwo odkupiona za 100 milionów złotych. Są dwa zlecenia na promy pasażerskie. Koszt wybudowania jednej jednostki, taki prom pasażerski, jeden, kosztuje 100 milionów euro.
mniej więcej 480... Nie, więcej, panie ministrze. Tak jest, zdecydowanie więcej. No jest, dla porównania też można pokazać przelicznik w stosunku do przemysłu samochodowego. Kilogram samochodu kosztuje około $18. Kilogram statku kosztuje 100-120 dolarów. No, jeśli inwestować w branżę, to nie ma tutaj żadnych argumentów, żeby nie inwestować w branżę stoczniową. Ja się zastanawiam nad czymś innym. Jeżeli to jest rzeczywiście taki złoty interes, jakby się mogło wydawać na pierwszy, w cudzysłowie, rzut oka, jeżeli do tego wszystkiego jeszcze wpiszemy, chociażby wczoraj, podpisany list intencyjny, ze stocznią francuską, która chce kooperować w produkcji, w wykonywaniu statków, to dlaczego nikt do tej pory nie wpadł na ten pomysł, żeby jednak po tym 2008 roku te stocznie na nowo ożywić? Znaczy problem jest polityczny, bezwzględnie, bo wiąże się z konkurencyjnością. Jest taka zasada, że stocznia może funkcjonować, jeśli nie ma konkurenta w obszarze 400 kilometrów. To jest, powiedzmy, takie liczenie zgrubne. No więc proszę popatrzeć, jeżeli mamy stocznię, mieliśmy stocznię w Szczecinie, no to na czyjej konkurencji zależało na tym, żeby ta stocznia nie funkcjonowała? No to już pozostawiam Państwu odpowiedź. Natomiast jest bezwzględnie prawdą to, że nie może dzisiaj przemysł stoczniowy funkcjonować bez wsparcia państwa. Ja nie mówię oczywiście o czystej gotówce, ale myślę przede wszystkim o legislacji, która musi być zupełnie inna od reszty, jeśli chodzi o produkcję statków, a przede wszystkim o wykorzystanie. Proszę Państwa, stocznie pozamykano.